Cześć moi drodzy, jestem Atrebit, na kolejnym odcinku z Metro Exodus. No sir, I am on duty today. Wow, zre angielski buril man. Кроме меня не на ком практиковаться. Зубрил, Сэм. Ну и почему не на ком? На кочевниках местных отработаю. Или еще лучше на кочевницах. Они, может, туристов любят? Ха, точно перегрелся. Это я-то? Ха, я тут ночью по-малому встал, пошел мимо купе старика, а он там бубнит, бубнит. Три часа ночи, а он сам с собой разговаривает. Так что я считаю прохладен, как весенний бриз. А что говорит? Что? Что он старый болван, и что поперся к черту на кулички, и что надо было просто надавать теньки по рогам еще в Москве. И вон Артему заодно. И сидели бы все спокойненько в метро. Зачем в метро сидеть, когда мир вон какой целый? Мы еще и до Америки моей теперь доедем, maybe. Как насчет пич эту идею полковнику, раз войны нет? Ну, тебе, Сэм, в Америке есть чего делать. А старик наш, он только в метро полковник на самом деле. Там он командиром ордена был, уважаемым человеком. А в Америке кем ему командовать? Это да. Но ты упади все же где-то на 20. Я волнуюсь. Ну, разберемся тут и прилягу. Хорошо. Mamy jakąś czujkę tutaj. Привет, Артём. Не нашел пока бункер этот? Хорошо бы поскорее, а то у нас тут дела не очень. Dobra, tam coś jeszcze jest. Dobra, to chodźmy tam. Oj, weź, nie pal. Chodźmy po autko. Trzeba będzie rozjeżdżać. Co mamy tutaj? Ała! Naprawdę? Nie ma czasu na ciebie.
Train at his Kajuru. Teraz mam auto. Jedziemy dalej, mam jakiś magazynek. Co było widać, kurwa? Z tym skokiem. Ja się czekam, czy to jest gdzie szukać. Okej. Więcej kulek. Ale naprawdę, bardzo pomysłowi bogowie. Pomysłowi, ale... A co mamy tutaj na tym statku? Nic oczywiście. Sztuki amunicji. Fantastycznie. Futer bardziej jakiś. Tu znak zapytania, a jest z nich. Ta tekstura przechodzi. Chyba.
Dosyć. Naprawdę nic nie widzę. Teraz jakieś wejście tutaj na górę. To jest potwierdzone. Fantastycznie. To potwierdzone, nic nie ma. Pomarnuje amunicję. Hangar jest jeszcze tutaj. Ciągnę na gniazdo Pona. Aż wejdę. Koktajl ostatnio dał radę. I to chyba tyle. A te rurociągi wolę nie wskakiwać, bo one są trochę daleko. To jest ognisko. A to mam piękny widok na okolice. W niznie jest jakiś ropociąg chyba. Weźmy na drugą stronę. Jakoś bazy tutaj mają, bo szperacze są.
I byłem na główną bazę tego barona całego. Nie widzę ludzi, a powinni być. A, możemy schodzić. O, proszę bardzo. Idę po auto. Przydatne, tak, żeby można sobie mieć w ostateczności. A tu wjechać jakoś. To może być problem tutaj wjechać. No, to gdzie możemy jechać? Jakby drogą dalej. A może tędy jakoś. Nie słuchaj! Барон говорит будет! Nie słuchaj! Барон говорит! Пошатый! Что с авиабазой? Прошла звонит, там уродов расплодилась тьма. Я тебе когда сказал, что там зачистить? А барахло ценное, и особенно в кучке, собрать и сюда привезти. Какого хера в куче хорошего железа пропадает? Пацаны его там растаскивают, да друг другу морды бьют. И не смотрит даже, что ты там смотрящим назначил. Людей нет, зашиваешься, не справляешься. Так ты прямо так и скажи. А если подписался, так давай предоставь. А то не ясно, ты за кого меня вообще держишь. Всем отбой, барон сказал. Прошу вас. Trochę dober. Trzy naboje. Trochę więcej naboi. W ogóle brak naboi. Co możemy zbudować? No kulki chyba, no. Ma tutaj coś. Zwiększone, a nie jest potrzebne aż tak bardzo. Jechać dalej. Wyjechaliśmy dalej. Nie widzę żadnych ludzi. Tutaj coś jest?
Poza tym punktem widokowym chyba nie. Dobra. Dobry, co tu dają? Niewiele. Nie mogę tu wejść. Że nie ma żadnego sposobu, żeby, wiecie, ich tak po cichu porozwalać. Jest jakoś ręcznie. Chyba nie ma. Niebezpieczne miejsce, miło. Chyba latarenka nam siada. Tak jest. Co dają zatem? Czy no da się ich załatwić, że nie go trzeba dostać po ryju. Tyle. Jak to jest całkowicie nieopłacalne. A tam coś odbywa. Wyścig. Tam jakaś osada jest. Ja bym na ten dzik poszedł. Chyba nikogo tam nie ma, ale myślę, że... Coś się pojawia, ktoś się zbliży. Ja o tym chyba wiedzę sobie... Będę tak łukiem, tutaj i tam, o dobra.
Wolno, wolno skręca. Wolno bicie. Może nie być tak łatwo tam. Ewentualnie kompletnie się nie da tam wjechać. Jakby nie patrzeć, jestem pod spodem. Dalej nikogo. Chyba wstali się. Mogę zjeździć. Czyli ta linka zjeżdża tutaj stąd, dotąd. Trzeba zejść pod podpłat. Wejdź, o Jezu. Dobra. Pod tyle. No dobra, niech będzie. Zawsze coś.
Na górę nie wejdę, nie. Dobra, trzeba tam na ten dźwig się dostać, a to w kolejnym odcinku, w tym to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. My widzimy się w kolejnym materiale. Dzięki, pa, pa.